Diecezja tarnowska ma 21 nowych kapłanów. Biskup tarnowski Andrzej Jerz udzielił święceń kapłańskich 19 diakonom Wyższego Seminarium Duchownego i dwóm z kongregacji świętego Filipa Neri. Uroczystość odbyła się 28 maja w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Na pewno radość, niesamowity ten moment i leżenia krzyżem i później całego rytu święceń. Ogromna radość w sercu, no i to, co się teraz rodzi, również wdzięczność Panu Bogu za to wszystko, co się w moim życiu dokonało. To jest też niesamowite uczucie, kiedy człowiek się przez tydzień przygotowywał poprzez rekolekcje. Dzisiaj właśnie ta wielka wdzięczność Bogu za to wszystko, co się w życiu wydarzyło. Nie da się tego chyba opisać żadnymi słowami i nie będę tego komentował, bo jeszcze wszystko we mnie tak żyje. I tak serce mocno wali, że trudno to naprawdę ubrać w jakiekolwiek słowa. Chciałbym im życzyć, żeby zawsze mieli to doświadczenie bliskości Boga, bo Bóg daje wolność i daje siłę, aby także byli otwarci na wiernych, aby kapłaństwo podejmowali z wiarą, nadzieją, miłością, z tą młodzieńczą radością, aby nie dali się usiedlić w jakąś rutynę, powtarzalność, żeby zawsze mieli tą świeżość ewangeliczną, poszukiwali też nowych dróg ewangelizowania, docierania do współczesnego człowieka i zawsze mieli świadomość odpowiedzialności za każdą osobę, którą napotkają na swojej drodze, że są pasterzami, tymi, którzy mają się zatroszczyć o zbawienie tego człowieka w tej sytuacji, w jakiej konkretnie on się znajduje. Już jutro nowi kapłani dowiedzą się, do jakich trafią parafii.